Piątek, 12 listopada. Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej przed meczem 17 kolejki Fortuna pierwszej ligi. Jutro wieczorem tutaj na stadionie Króla ŁKS zmierzy się z DKS-em Katowice, a z nami trener ŁKS-u Cibu Witunia. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Poprosimy o pytania. Dzień dobry, panie trenerze. Jak sytuacja kadrowa? No bo patrząc na obręb, to byliście zdziesiątkowani. Co się poprawia? Czy macie nowi piłkarze gotowi do gry? Dzień dobry. Sytuacja, mamy piłkarze, to są już zdrowe i będą jutro na mecz. No? Na przykład Marek Kozioł, Max Rozwandowicz, Kuba Tosik, Ricardinho też wraca po kartki. No, sytuacja, jeśli chodzi o więcej piłkarzy na każdy trening i też będą na mecz. Będą inne piłkarze, inny skład. Trąbka, Ant i Klimczak. Trąbka jest trenuje indywidualnie. Nie zaczynał trenować indywidualnie ten tydzień i potrzebuje czas jeszcze. Dawid Arndt czuje się lepiej, nawet był na boisku wczoraj, ale też najprawdopodobniej następny tydzień będzie trenował normalnie i Klimczak też. To pan, wierząc słowom Regarda, nie wiedział o tym, że on w Opolu nie zagra. Pan się czuje trochę oszukany, pominięty przez zarząd ŁKS-u, że nie dowiaduje się pan tego od nich, tylko od zawodnika? Nie jest taka, nie była taka sytuacja, ale nie będę rozmawiać o Mikel, jeśli chodzi o ja jest już nie mamy Mikela. Położenia Mikel, dobre profesjonalne, bardzo dobry profi i grał, no, jak potrafił z nami i życzę powodzenia, jak mówicie w Polsce, nie? I tak, i gramy dalej, jeśli chodzi o już ten tydzień, już nie mamy. Jesteśmy na nowy tydzień i na to będziemy, zwrócimy uwagę. Dzień dobry, panie trenerze, Oskar Gmejnik, SNSPL. Wrócę do spotkania w Opolu. Kończyło je kilku zawodników, których przed sezonem nie typowaliśmy do tego, że będą zawodnikami wyjściowej jedenastki. Pan uważa to za plus na zasadzie tego, że faktycznie widać, że ta kadra jest szeroka, bo sięga pan regularnie po zawodników z rezerw? Czy to trochę nie jest tak, że bardziej to jest kwestia tych problemów i trochę przymusu? Dzień dobry. No, taka realia było, nie mieliśmy 12 piłkarzy na ten mecz z Odra Opole, nie? To jest jedno. Druga rzecz jest, byli inni piłkarze. To inni piłkarze to byli, są piłkarze to mieli szansę i wykorzystali. Nie? Czyli są, okej, mamy problem, możemy szukać solution. Rozwiązania. No i wtedy są sytuacje, to masz szansę albo wykorzystujesz, albo nie wykorzystujesz. No. Na piłka nożna i na każda robota. I okej, tak było i nie było tylko ten mecz, jeśli chodzi o możliwości, to mieli piłkarze, nie? A kto według pana wykorzystał szansę w Opolu, a kto ją zmarnował? Wie pan, co, nie chcę rozmawiać o ten mecz, dlatego był najgorszy mecz cały sezon i już od poniedziałku nawet my nie rozmawiamy o tym mecz. Ja mam jedno pytanie od Mateusza Denderskiego z Telewizji Polskiej, którego dzisiaj nie mam. DKS jest niepokonany od 6 spotkań, na wyjazdach ta seria wynosi 3 mecze. Boicie się Katowic, czy uznajecie, że każda seria kiedyś musi się skończyć? No, oczywiście oni mają taki, zgadzam się z panem, nie? Mają taki dobra pasa, jeśli chodzi o wyników, ale też mieliśmy i skończył się.
no. Chodzi o, my jesteśmy skoncentrowani na mecze, trzy punkty jutro wygrać i oczywiście szanujemy przeciwnika, dlatego jest na dobry moment. Tyle. Dopytam, pan powiedział, czy dobrze rozumiem, że powiedział pan, że też mieliście taką dobrą serię? Czy źle zrozumiałem? No, mówi serię bez porażki, nie? 4-5 meczów. No, w sumie fakt. No, ja jeszcze dopytam tak to o ten GKS, skoro no właśnie to jest drużyna, która przystępuje do was do spotkania w dobrej formie. Jakie są jej mocne strony? No, przede wszystkim jest drużyna, to zmienił taki formację, struktura i kiedy zmienili strukturę, to teraz mają lepsze wyniki, nie? Taki 3-4-3 na fasa ofensywna, 1-5-2-3 na fasa defensywna. Mają naprawdę młode, ale bardzo ciekawe napastników, no. Są solidne defensywne, nie? Ostatni nie tracą bramki, wysoki stoperów. No, na boku szybki piłkarze. No, przede wszystkim taki przejście w ataku do obrony mają, w obrony do ataku mają bardzo dobre. Stowarzyszenie Kibiców ŁKS-u zorganizowało taką akcję. Na meczu pojawi się ponad 1000 młodych kibiców poniżej 16 roku życia. Czy to jest dodatkowa motywacja, żeby zagrać na tyle efektywnie, żeby oni zostali na następny mecz, czy to raczej będzie jeszcze większa presja nałożona na piłkarzy? Nie, na pewno jest pozytywne, nie? Kiedy jest więcej kibice i jest młode kibice, zawsze jest pozytywne, jest pozytywny impuls na drużynę. Jak nie pójdzie z Katowicami, to rozważa pan drogę trenera Guraka i zmieni pan ustawienie, czy trzyma się pan dalej tego? A teraz myślę, to dobry wynik jutro i to jest nasz cel na jutro. Nie? Dobry wynik i zaczyna się taka dobra droga na koniec roku. Nie? Mamy 5 meczów, ale wszystko jesteśmy skoncentrowani, tylko jesteśmy koncentrowani na jutrzejszy mecz. Nie powiedział pan jeszcze z Kosikiem i Dąbrowskim, czy oni? A to się klub była mowa. O Dąbrowskim. To o Jakub mówiłem, tak? Tak. To o Jakub to się mówiłem i też Maciek czuje się lepiej. Najprawdopodobniej poniedziałek będzie zaczynał się z drużyną, trenować się z drużyną. Tylko zapytam się, ja pamiętam, że czy udało się zlokalizować problem, bo jak słuchałem Adama Marciniaka, który wykonał, po prostu denerwowany, taki trochę bezrany na zasadzie, nie za bardzo wiedział, co się stało, że Obec Praga słabo i ŁKS, który grał jeszcze słabiej, przegrał 0-3. Czy, że tak powiem, udało wam się znaleźć powód, dla którego tak się stało rzeczywiście, że ten najsłabszy mecz w sezonie się wydarzy? Dzień dobry. No tak, przede wszystkim nie zaczynaliśmy dobrze, traciliśmy bramkę na stałe fragmenty gry na 10 minut. Potem był taki fragment, to mieliśmy, że miał sytuacja Stipe Juric i było taki, byliśmy na połowie przeciwnika i było takie uderzenie z dystansu, nie wyglądało niedobrze, ale po druga bramka już najgorsze to jest, nie byliśmy UKS, nie byliśmy sobą, nie daliśmy nasze poziom, nie? Dlatego na przykład piłka nożna, możesz iść na boisko, możesz grać swoje i potem wygrać, zremisować i albo przegrać. Ale i jest do sadni, mówisz, wszystko daliśmy, potem może być lepiej, gorzej. Ale dla mnie to było taki naprawdę, przed meczu energia na sadni, nawet jeśli chodzi o rozrzewkę, była dobra. Była dobra, naprawdę była dobra. Ale na mecz nie tak wyglądało, nie, bo taki po prostu było mecz, to było, graliśmy źle, nie? Jeśli chodzi o moje zdanie, Odra Pole grał dobrze, wygrał 3-0 zadłużone i zrobili swoje i grali dobrze i problem było bardziej niż Odra Pole, my byliśmy problem, jeśli chodzi o nie, my nie graliśmy
jak się gotowaliśmy. Oczywiście możemy też powiedzieć o kontuzji, o co było na tydzień i tak dalej, ale ja nie lubię wymówki. Graliśmy słabo, oni byli lepsi, tyle, skoncentrujemy się na jutro. Panie trenerze, w czterech meczach, sześć bramek zostały fragmentem wykrokowania, to siódmy karny z Lubinem. Wy jakoś z trenerem Pogorzałą dokonujecie modyfikacji w tym ustawieniu przy stałych fragmentach, czy to po prostu musi zaskoczyć to, co... No na to pracujemy, analizujemy. Nawet było takie spotkanie, robiliśmy spotkanie, było taki brainstorming, nie? Taki mózg. Burza mózgów. No i co będzie jutro inne? Też jeszcze zapytam. Ta runda, no, nie można ukrywać, że nie jest dla was łatwa. A kontuzje, problemy w klubie. Czy pan szczególnie, ale generalnie sztab, już nie czujecie się trochę zmęczeni i nie spoglądacie na ten koniec tej rundy, żeby mieć zimę na reset? Dobra pytanie, naprawdę. No, ale nie, ale oczywiście są sytuacje, to nie są wygodne i tak dalej, no. Ale naprawdę jesteśmy skoncentrowani na jutro i na mamy 5 meczów, nie? I tylko na to mamy wpływ. Wtedy musimy być skoncentrowani tylko na to, nie? Naprawdę poniedziałek jesteśmy tylko skoncentrowani na następny mecz, jak poprawić, na przykład jak poprawić stałe fragmenty gry, jak poprawić grę defensywne, jak poprawić grę ofensywne, jak poprawić szef ataku do obrony na ataku, jak poprawić nastawienie, ten na sfera mentalne, nastawienie drużyna, jeżeli chodzi na początku mecz, na każdy trening, dlatego ci trenujemy dobrze, nastawienie jest dobre, zaangażowanie jest na 100%, i chcemy być lepszy codziennie, na pewno będziemy grać lepiej. I na to jesteśmy skoncentrowani od poniedziałek. Nawiążę jeszcze do tego pytania o wypowiedź Adama Marciniaka po meczu z Adromopole, bo pan, odpowiadając na to, skupił się na meczu z Adromopole, tylko że ten problem, o którym Adam mówił, że trzeba go zidentyfikować, nie jest związany tylko, w mojej opinii, z meczu w Opolu. No bo te różne problemy, błędy, wpadki, no, cały czas się powtarzają. Pan mówił po meczu w Opolu, że to był najgorszy mecz w sezonie, a tydzień wcześniej po meczu z Górnikiem Polkowice mówił pan, że ta druga połowa w meczu z Górnikiem Polkowice też była słaba. Więc gdzieś tam jest powtarzalność, tylko nie tego, co trzeba. Okej, ale byli kompletnie inne meczów, nie? Chodzi o na przykład mecz z Górnym Polkowice. No, ja mówiłem, dlatego ja tak czułem, no, że druga połowa nie była dobra. Ale tak i tak było mecz, to powinniśmy wygrać. W Opole nie mieliśmy szans. No, chodzi o, mieliśmy taka sytuacja, pierwsza połowa, przede wszystkim między minut 25-40, to wyglądało to... Możemy, ale w meczu z Górnym Polkowice był taki mecz, to my byliśmy lepsi. Prawda, nie robiliśmy dużo sytuacji, ale mieliśmy więcej sytuacji niż przeciwnika. Potem nawet na koniec meczu mieliśmy dwie dobre sytuacje. Ja pamiętam Samu Korral i Stipe Juric dwa razy. Czyli było kompletnie inne, nie? Co zrobić, żeby oczyścić tą sytuację dookoła klubu, przede wszystkim w szatni? Tylko dobre wyniki na to pozwolą, czy jest coś, co pan jeszcze może zrobić? No, skoncentrować na następny mecz, grać dobrze, taki cel to być lepszy codziennie i naprawdę dobre wyniki pomagają 100%. Nie uważa pan, że ta grupa tak zwanych buntowników ciągnie trochę drużynę do dołu? Jeszcze raz, nie rozumiem. Czy ta grupa, która się trochę zbuntowała wobec klubu, wobec zarządu, nie ciągnie trochę drużyny do dołu mentalnie? Ale jaka grupa? Piłkarzy.
A nie. Ja to no, ja z piłkarzami my trenujemy codziennie, oni trenują, co potrafią. Ja nie mam żadnego pretensji, jeśli chodzi o treningi, nastawienie i profesjonalizm o piłkarze i nie. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękujemy ślicznie. Przypominamy jutro o godzinie 18:00 pierwszy gwizdek meczu ŁKS Lichaj z Katowice. Wszystkich zapraszamy bardzo serdecznie na to spotkanie, a my widzimy się na konferencji prasowej po jego zakończeniu. Do zobaczenia.